Siema, go z tej strony kanał Chmielowy, tutaj Chmiel 1, Chmiel 2. Ten chmiel się nazywa Jacek. Ten chmiel się nazywa Patryk. Tak, to są jeszcze chmiele eksperymentalne, jakby nikt ich nie wykorzystywał za bardzo. Nie, jakby, no słuchajcie, gdzieś tam spotkaliśmy się na pewnym etapie naszych birgikowych żyć i stwierdziliśmy, że chcemy sobie założyć kanał. I chcemy trochę porozmawiać o piwie, jakby o całym tym świecie, który nas otacza, jeśli chodzi o piwo. Bo jest cholernie bogaty, chociaż ty wiem, że jeszcze w whisky bardziej... O, mamy tu gościa Borysa. Daj subu. Daj subów. Tak, tu jest... Chmiel 3. Chmiel 3. To jest też eksperymentalny nowozelandzki. Nowozelandzki to raczej taki ten... zimowy. Zimowy. No, chociaż ja wiem, że ty jeszcze w whisky gdzieś tam siedziałeś trochę bardziej. No, lubię whisky, lubię single malty. Lubię sobie popróbować. Eili najlepsze. Torfik. Jest gipsik. Stricte od piwa zacząłem i na piwie mam nadzieję skończę, bo... Tak, tutaj będziemy opowiadać. Patryk będzie opowiadał o piwie, ja będę przytakiwał. Natomiast postaram się z wami wejść też ten, bardziej w ten świat i przeżyć tę przygodę. Powiedzmy, jakie mamy założenia. Jednym z moich takich założeń, jeśli chodzi o ten kanał, to jest promocja troszeczkę lepszej kultury picia. No bo w Polsce gdzieś tam to naprawdę średnio stoi w tym momencie. Rynek piw rzemieślniczych no jakby jest po tej dobrej stronie mocy, nie? Jeśli chodzi o to. Tak, no z mojej strony założenie jest takie, żeby tak jak mówiłem wcześniej, wejść bardziej w ten świat, wejść razem z wami. Planuję zrobić trochę takie podstawowe serie, zrobić trochę serię o chmielach, uczyć się tych chmieli, może kupować jakieś single hopy piwa i trochę o tych chmielach poopowiadać. No ja z kolei mam plan robić to, co tak naprawdę lubię w życiu, to znaczy chodzić po górach i pić piwo. Generalnie to ta seria Piwo w górach, jej założenie jest takie, żeby wyjść w teren, może pokazać wam kilka ciekawych miejsc, bo też gdzieś tam po okolicznych górach połaziłem trochę, jeśli chodzi o Dolny Śląsk. Ponadto gdzieś tam jest seria pod tytułem Jak, czyli jak zrobić lak na przykład, nie? No i to jest takie historyczne spotkanie, słuchaj, to i czegoś dobrego trzeba się napić. I dzisiaj z nami jest Donald T. Jest to Smoked Russian Imperial Stout z browaru Bytów. No, to piwo ma już troszeczkę czasu, więc już aktualność jego mogłaby być zdegradowana, ale nie, tu jest Donald Trump. Po tej stronie tu jest Donald Tusk, nie wiem czy to widać, nie wiem. Czy te postacie ciągle żyją? Ciągle żyją, Trump tam ustępuje sobie, z Tuskiem w sumie nie wiem co się dzieje. Chyba nie. Słuchajcie, no alkohol 9,5, goryczka 4/6, to i tak jest całkiem ładnie, jak na Risa. To już takie widełki trochę nawet American Risa. Ale wędzony też, tak. Że to dodaje, nie? 25, także trochę tam też zostało na ciało tego ekstraktu. Składniki: sód pilsneński, sód wędzony Best Malt, sód monachijski, sód Abbey, sód wędzony Dębem, sód Special B, sód Best Malt Extra, sód karmelowy. No i z dodatków jęczmień palony, płatki owsiane, chmiel Junga, to tam no chmiel w tym przypadku nie ma znaczenia. No to wychodzi na to, że to będzie naprawdę pełne piwo. Zobaczymy, ile z tej wędzonki zostało po jakimś czasie. Też... Ładnie to wygląda. Otwierasz z gwoździem. Tak, piwo z żuka. Mały browar. Tutaj degustujemy sobie dzisiaj w różnych szkiełkach. Wrocławski Festiwal Piwa ci zostawiam. Oho. Ja mam taką szklaneczkę z kontynuacji. Jej nie ukradłem. Dostałem ją. No trochę opalizuje, już widać. I tak, tutaj dużej czapy raczej nie będzie. No to po wypiciu będzie czapa, bo to 9,5%. Fajna piana w sumie. Tutaj może postawię tutaj piwo. Będzie widać. No. Co? Nic nie uleciało. Fajno jest. No już jak nalewałem, czułem trochę tej wędzonki, no. Takie szyneczki właśnie. Ale taka owocowa, śliwkowa. Tak. Utleniło się w taką śliweczkę, mam wrażenie. Słuchajcie, no trochę ta śliwka z utlenienia przypomina mi jakiś wyleżakowany porter bałtycki, a to jest Ris, nie? Kurde, tych słodów jest tam tyle. Tak, wędzony dębem, Special B, no i jeszcze Abbey, czyli ten klasztorny, gdzieś tam bardziej do belgijskich piw. I w sumie on ma trochę takiego barley wine'a w sobie. Tak, właśnie nawet takie suszone figi. Tak. Nie wiem, czy czujesz też gdzieś tam z tyłu. My tak teraz mieszamy, bo jak tak się miesza, to po prostu aromaty są bardziej intensywne, kiedy otwieramy dłonią szkiełko. Dokładnie. No i też jest fajna rzecz, to też jest przydatne, że jak się gdzieś tam to złapie szkło w ten sposób, no to ono nabiera temperatury. Tak, tak, tak. I więcej się ulatnia. Tutaj w sklejacka też jest fajnie, bo można tak złapać, no, rzeczywiście. No można, ale to tak się łapie, co tak się łapie? Koniak. Też koniak, no. Tak. Natomiast to, co powiedziałeś o zamykaniu rączką,
W whisky jest to przydatne, znaczy przydatne. Specjalnie są sniftery do whisky. Sniftery to każdy chyba wie, jak wyglądają w formie takiego, jak to się mówi, dzwonka? No tak, tak. Dzwonka, tak, z przykryciem. Fajna sprawa, ostatnio takie dostałem i naprawdę wygląda to profesjonalnie. Pierwsze w piwo. Gładko. Ale gładko. No to jest właśnie to, co daje leżakowanie w piwach. Ono się utleniło w tle i to też czuć właśnie te figi, jakieś takie rodzynki, suszone owoce, gładkie. Ale czy takie dymione, czy takie wędzone? No, nie powiedziałbym. Bardziej owocowe. Dużo, dużo jest owoca. I właśnie no, tutaj można wymienić zaletę leżaka, czyli ułożenie piwa, a wadą leżaka jest to, że no niestety gdzieś tam uleciała ta wędzonka z tego piwa. Znaczy jest tam, kurczę, taki zarys. Trochę rozgrzewa. Ale nie piecze nic. Może tak na końcu języka taki aftertaste. Troszeczkę alkoholowy, ale... Ale jest to, trzeba być wyczulonym na to, żeby to faktycznie wyczuć. A nie wydaje ci się trochę puste? Troszkę? No jest, na pewno jest bardzo gładkie, ale puste. W sensie, no nie mówię, że jest puste, nie? Ale że jak na 25. No jak na 25 to, to tak. Znaczy z drugiej strony, słuchajcie, no teraz rządzi pastry, tak? I cokolwiek nie jest pastry, nie jest, wiecie, zasrane węglowodanami i tak dalej. No to wydaje się może puste, mało treściwe. To jest bardzo oldschoolowe piwo. Mam wrażenie, że już mało się takich robi na kraftowej naszej scenie. Ale spoko. No, piwo ma datę do 6 czerwca 2019 roku. Ono miało datę najprawdopodobniej 2 lata, bo tak minie, że w takim czasie je kupowałem. Także już naprawdę trochę. No i ciekawostka jest taka, bo mam takie wrażenie... Oni zmienili kapsel. Mam takie wrażenie, to jest, że... To jest stary kapsel. No tak, właśnie tutaj kapsel, nie Golas. Ale też czarny. Tutaj, o chyba tutaj, nie będziecie tego widzieli, ale tutaj jest taki trochę odgięty kapsel. Pamiętam, że jak niosłem do domu, to mi się odgiął, on jest nierówny, jeszcze nie? Bardziej się utlenił. Tak, tak. No to mogło to mieć wpływ właśnie na to, że nie czuć prawie w ogóle tej wędzonki. No tak. Powiedział. Natomiast jest śliwka. Jest chlalne bardzo. To podniosło to pijalność, nie? To zdecydowanie. Także no. Mówi się, że złego dobre początki. Mam nadzieję, że trochę na odwrót, bo mieliśmy trochę problemów z oświetleniem. A rok na przykład, nie wiem, spojrzymy na kanał i zobaczymy, co tam się udało zrobić i co byśmy chcieli sobie przekazać za rok. Może więcej współpracy, może mamy możliwości. Mamy możliwości, tak, od razu czekajcie mówię. Na to. Parę ciekawych rzeczy mamy wam do pokazania, więc obserwujcie nas, subskrybujcie. Walnijcie w cymbał, uderzcie w cymbał, jak w Forcie Boyard. No, to co? Fajna śliweczka, fajna. Fajna, takie figi. No, to co? Wasze zdrowie. Pijalne. Siemanko.